Grałyście wspaniale, naprawdę. Pierwsza połowa, myśmy byli zachwyceni. Piłka ręczna jest kobietą, dziękuję. A ja chciałam... Na razie możecie odłożyć piłki do osoby, które mają piłki. Patrycja będzie pokazywać wam jedno ćwiczenie, które musicie robić wszyscy razem. I ja wam pokazuję następne ćwiczenie. Ręce do góry, pracujemy tak jak w obronie. Cały czas szukamy piłki. Wyobrażamy sobie, że przeciwnik chce podać piłkę. Na przykład do koła. W tej klasie było dużo osób, które bardzo chętnie wykonywały nasze ćwiczenia, także to będzie klasa, która chyba nie będzie miała problemu ze zwolnieniami z WF-u, ale zdaję sobie sprawę z tego, że to jest teraz bardzo duży problem i myślę, że w innych szkołach WF wygląda zupełnie inaczej. Nie ma 12 czy 14 uczniów, z którymi można popracować, tylko większość osób po prostu siedzi na ławkach, a reszta dwie czy trzy osoby udaje tak naprawdę, że coś robi, że się rusza. Jak najszybciej biegniecie do mnie. Zaczynamy zrobić, zrobić. Żyjemy chyba dzisiaj w czasach cyfryzacji, komputeryzacji i bardzo, bardzo ciężko jest odciągnąć dzieciaka, nawet nastolatka od komputera. I bardzo fajnie, że media publiczne i nie tylko angażują się w takie rzeczy, bo wydaje mi się, że świadomość dzisiejszych rodziców jest uboga. Dokładają rękę do tego, że ich własne dziecko nie rusza się. Godzinie przeznaczonej w szkole do tego, żeby zaczerpnąć świeżego powietrza, żeby rozprostować kości. 5 osób nie będzie miało szarfy. Musi je jakoś zdobyć. Proszę, umieszczamy szarfę za spodenkami. Proszę, Liski, musicie zdobyć szarfę. Nie przekraczamy niebieskiej linii, tutaj jest granica. Spróbowałyśmy poruszyć tutaj takie szczegóły, technikę podania, poruszania się, które powodują, że jest się lepszym od przeciwnika i tak naprawdę niewiele trzeba więcej pracy do tego, żeby wygrywać, a nikt na to nie kładzie nacisku. Pamiętajcie, ręka wysoko, proste, płaskie podanie. Patrzymy na bramę, za każdym razem jak dostajemy piłkę, patrzymy na bramkę, patrz na mnie. Tak jest. Patrzymy na bramę, trójeczka, patrzymy na mnie. Patrzymy na bramkę. Lewa noga zawsze z przodu. Zawsze musimy być przy prawej ręce, zawsze musimy być w takiej pozycji, że jesteśmy w stanie oddać tego rzut. Żebyśmy nie uciekali gdzieś tutaj, gdzie nie mamy balansu, wtedy jesteśmy zupełnie niegroźni. Dziewczęta, piłkarki ręczne, nasze kadrowiczki, Patrycja Kulwińska i Iwonka Niedźwiedź, zostały u nas bardzo mile przyjęte w naszej szkole, dlatego że Patrycja jest wychowanką tejże szkoły. Tak, bardzo dobrze wspominam ten czas i myślę, że to jest fantastyczne miejsce do rozwoju fizycznego i tak naprawdę wszystko tutaj się zaczęło. Dzięki tej szkole tak naprawdę trafiłam do piłki ręcznej, także i dziękuję i bardzo się cieszę i trzymam kciuki za resztę tych dzieciaków. Patrycję bardzo często gościmy w naszej szkole. Właściwie opiekuje się też naszymi tutaj uczniami, uczennicami. Patrycja Kulwińska jest bardzo dobrym połowym, a Iwona Niedźwiedź też jest dobra. Stoimy tak, spróbuj podać. Jest ciężko, prawda? Jest ciężko, trwa to przynajmniej 3 sekundy. Spróbuj do niego podać piłkę, kiedy ja stoję tak w obronie. Jest to dużo łatwiejsze, prawda? Czyli jak stoimy w obronie, to staramy się stać bokiem i staramy się szukać piłki. Dawać! Jest okej, okay. Patrycja, jest okej. Okay. Spalony, 0 dla ciebie. Brawo, Patrycja! Akcja, którym państwo się zajmujecie, jest fantastycznym pomysłem, dlatego że to powoduje to, że młodzież jest bardziej zainteresowana sportem, a przede wszystkim w jaki sposób mobilizuje się, a sportowcy, którzy te zajęcia z tym młodzieżą prowadzą, udowadniają nam, w jaki sposób, jaki można osiągnąć wysoki wynik. Dziewuchy, dziewuchy, wszystkie dziewuchy do mnie. Nie, teraz.
teraz ja zamykam oczy, a wy się kręcicie w kółko. Zmieniacie swoje pozycje, tak? Stop. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jest gdzieś szósta? Szósta, tak? Tak zaczynamy. Podaj piłę, pokaż się na pozycję wolny. No, kolego, dziewczyny szerzej, zróbmy sobie miejsce. Wolny, pokazujemy się, biegamy. Wydaje mi się, że ani razu mi się nie zdarzyło zwolnić z WF-u, a dużo częściej zdarzyło mi się przychodzić po prostu na jakieś dodatkowe lekcje. Zwolnienia z WF-u? Zwolnienia z WF-u są słabe. WF? Mistrze! Tutaj takie małe coś. Uważam, że WF z mistrzem to jest fantastyczna akcja i bardzo się cieszę, że wzięłam w niej udział.